Cześć, witam Cię ponownie. Zapraszam Cię na lekcję, której temat brzmi rozkładanie wielomiagnów na czynniki. Tak jak powiedziałam, będziemy rozkładać wielomiany na czynniki. Może zacznijmy od tego. Na pewno pojęcie rozkładania na czynniki nie jest Ci obce. Dlaczego? Dlatego, że czynniki występowały w takim działaniu jak mnożenie. Uczyłeś się w szkole podstawowej, żeby liczbę 10 rozłożyć na czynniki, to musisz ją zapisać jako 2 razy 5. Czyli 2 mnożone przez 5. Tak się właśnie składa, że rozłożyć wielomian na czynniki, to znaczy zapisać go w postaci iloczynu. To zapamiętaj. Rozłożyć na czynniki, to znaczy wielomian, czy jakiekolwiek wyrażenie inne, zapisać w postaci iloczynu. Jest taka zasada, że rozkłada się zawsze w matematyce wielomiany dotąd, dopóki się da. Czyli mówimy, prowadzimy maksymalny rozkład na czynniki. I popatrz, ja tu przygotowałam dla Ciebie takie 4 metody. Nie myśl, że są tylko 4 metody, ale na poziomie podstawowym wystarczą Ci w zupełności te 4. I może do każdej z tych metod coś powiem, po jakimś przykładzie z Tobą zrobię, zanim przejdziemy do konkretnych przykładów, które mamy na dzisiejszą lekcję, na tą właśnie lekcję przygotowane. Pierwsza metoda, wyciąganie przed nawias. Myślę, że ta metoda nie jest Ci obca. Ja tutaj nie muszę żadnych jakichś wzorów zapisywać wielkich. Wyciągamy przed nawias to, co się da maksymalnie. I ja tutaj zrobię przykład. Niech będzie wielomian w od x, który dany jest takim wzorem. 2x do potęgi siódmej dodać 4x do potęgi szóstej. Jak z tego zrobić postać, właśnie w której będą występowały czynniki? Czyli inaczej, jak rozłożyć ten wielomian na czynniki? Otóż właśnie trzeba wyciągnąć przed nawias to, co się da maksymalnie. Wyciągnąć przed nawias to znaczy zabrać to, co jest wspólne dla tego składnika i dla tego składnika. Czyli przez co się dzieli 2x do siódmej i 4x do szóstej. Na pewno wspólna jest tutaj dwójka, więc ją zabieram do przodu, przed nawias. Dalej, tu mam x do siódmej, tu mam x do szóstej. Ile jest wspólnych x-ów? No 6, czyli zabieram x do szóstej. I tak jak powiedziałam, wyciąganie przed nawias. Czyli jak ja zabiorę z 2x do siódmej, zabiorę 2x do szóstej, to jeszcze mi zostaje jeden x-ik, czyli napiszę x. Dodać. Teraz z czwórki zabrałam dwójkę, czyli tak jakby podzieliłam przez 2, zostanie mi 2. A x do szóstej całe zabrałam do przodu. Czyli po prostu to jest koniec. I teraz popatrz. Ja faktycznie mam tutaj rozłożone na czynniki, bo mam jednym czynnikiem moim jest 2x do szóstej, drugim czynnikiem x plus 2. Tutaj w nawiasie otrzymaliśmy wielomian stopnia pierwszego. Jak jest stopień pierwszy, zapamiętaj, to nie będziemy tego już dalej rozkładać na czynniki, no bo już nic mniejszego nie otrzymamy, żadnego mniejszego stopnia. Czyli to, co zrobiliśmy, to jest właśnie koniec przykładu. To są takie króciutkie przykłady, ale chcę Ci pokazać, zanim przejdziemy do zadań, jak rozkładać na czynniki. Tą pierwszą metodą, czyli wyciąganie przed nas. Druga metoda, wzory skróconego mnożenia. I zanim zrobimy przykład, ja napiszę, przypomnę Tobie wzory skróconego mnożenia. To znaczy, nie każdy wielomian da się zrobić tą metodą, czy tą metodą, czy tą metodą, czy tą. Po prostu trzeba wybrać, prawda? Więc tutaj mamy jakby, napiszemy sobie może AD1. Teraz będziemy robić AD2, czyli ta druga metoda. I teraz wzory skróconego mnożenia pozwoli, że najpierw przypomnieć. A minus B do kwadratu równa się A kwadrat minus 2AB plus B kwadrat. Dalej, A plus B do kwadratu. To się równa. A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat. I trzeci wzór to był taki krótki a kwadrat minus b kwadrat i jego zapisujemy jako a minus b razy a plus b. Oczywiście strony są rzeczą umowną, więc ja te strony mogę tutaj przemieniać. Przypomniałam Ci wzory, one są w tablicach maturalnych, jak Ci się zapomni, natomiast ja przypomniałam, no bo teraz zrobimy sobie przykład, czyli zrobimy sobie na przykład wielomian w od x będzie tak wyglądał, będzie miał x kwadrat minus 9, taki krótki. Jak go rozłożyć na czynniki? No w tym akurat konkretnym przykładzie da się zauważyć wzór. Czyli jest to ten krótki wzór tutaj, czyli ja ten wielomian mogę rozbić w postaci dwóch nawiasów, iloczynu dwóch nawiasów. W jednym nawiasie będzie x minus
I teraz uwaga, jaka liczba do kwadratu da 9? No oczywiście 3. W drugim nawiasie x plus 3. Czy mamy tutaj czynniki? Czy mamy tu mnożenie? Oczywiście, że mamy. Rozłożyliśmy na czynniki. Stopnia możliwie najniższego. Tu jest stopień pierwszy, tu jest stopień pierwszy. Więcej się już nie da zrobić. Dobra, teraz mamy ad 3, czyli trzecia metoda. To jest, popatrz, postać iloczynowa funkcji kwadratowej. I znowu powtórka. Wiesz, po to robię Ci powtórkę, bo później będziemy robić zadania, które dla Ciebie przygotowałam i będziemy korzystać z tych wzorów tutaj, dlatego żeby nie było zdziwienia, z czego korzystamy, robimy pewną powtórkę. Czyli tak, jak pamiętasz, postać iloczynowa jest uzależniona od delty. I teraz, jeżeli delta jest większa od zera, to wtedy postać iloczynowa, czyli nasz wielomian, będzie wyglądał tak. A powinno Ci się skojarzyć z funkcją kwadratową. X minus x1, x minus x2. Natomiast jeżeli delta jest równa 0, to wtedy postać iloczynowa będzie wyglądała tak. A x minus x0 i to w nawiasie do kwadratu. To są wzory, które nam się przydadzą. Oczywiście musimy umieć policzyć x1, x2, x0. Musimy znać wzór na deltę. Więc żeby zrobić konkretny przykład, to my musimy dużo więcej wzorów. Ale ja tylko takie najważniejsze tutaj wytłuszczam. Dobrze, no to zróbmy sobie do tego przykład. Czyli niech nasz wielomian ma taką postać. X kwadrat niech będzie minus 8x plus 7. I teraz policzmy oczywiście dla niego sobie tutaj deltę, czyli widzimy, jest to funkcja kwadratowa, to skoro jest to funkcja kwadratowa, to znaczy, że mogę to zrobić przy użyciu postaci iloczynowej. Sam wiesz, że nie zawsze będzie się dało rozłożyć na czynniki, bo to zależy od delty. No to liczymy. Delta równa się b kwadrat minus 4ac, czyli minus 8 do kwadratu, minus 4 razy 1 razy 7. Czyli delta równa się minus do kwadratu nam się kasuje, czyli 8 do kwadratu 64, minus 4 razy 1 razy 7 to jest 28. Oczywiście z tego wyjdzie Ci 36 i teraz tą deltę możemy sobie pięknie spierwiastkować, wyjdzie nam równa 6. No to co liczyliśmy dalej? Jak spierwiastkowaliśmy? Liczyliśmy x1. Przypominam, minus b, czyli u nas będzie 8, minus pierwiastek z delty, czyli 6, nad 2a, czyli nad 2. Czyli 2 nad 2 to jest 1. x2 to się równa bardzo podobnie, tylko będzie 8 plus 6 nad 2, czyli 14 podzielone przez 2 to jest 7. I co mi to daje? Daje mi to, że ja teraz mój wielomian mogę zapisać w postaci. Najpierw jest a, ale u mnie a jest 1, więc go nie piszę. Otwieram nawias. X minus 1 i w drugim nawiasie x minus 7. Czy mam iloczyn, o który mi zawsze chodzi w postaci iloczynowej? Oczywiście, że mam. Jest iloczyn, jest postać iloczynowa, jest rozłożony na czynniki. Dobrze, i została nam ostatnia metoda z tych metod, które mam przygotowane na to nasze spotkanie. Jest to metoda grupowania. Ja metodę grupowania tutaj nie będę Ci podawała jakichś wzorów, tak jak tu przypomniałam, wzór skróconego mnożenia, czy to też postać iloczynową funkcji kwadratowej. Ja metodę grupowania od razu postaram Ci się pokazać na przykładzie, na takim najprostszym, a później jeszcze to będziemy oczywiście ćwiczyć. Napiszę przykład takiego wielomianu. I teraz uwaga. Pierwsza sprawa, jeżeli zobaczysz wielomian, który ma cztery składniki, to możesz pomyśleć, że tak. No ciężko będzie wyciągnąć coś przed nawias z wszystkich czterech aż. Dalej, wzór skróconego mnożenia, no nie znasz takiego wzoru, żeby były cztery składniki, no to odpada. Dalej, delty absolutnie liczyć nie wolno, bo jest potęga trzecia, więc nie pozostaje nic innego jak metoda grupowania. Na czym ona polega? Jak sama nazwa wskazuje, będziemy grupować, segregować. Ja pogrupuję Ci tak, najwyższe potęgi ze sobą i te niższe potęgi ze sobą, po dwie paruję. Oczywiście ja nie muszę tak tych najwyższych potęg ze sobą i tych niższych, mogę to z tym pogrupować i to z tym. Tylko, że ja tak Cię będę uczyła, dlatego, że większość przykładów da się tak właśnie zrobić, wystarczy tak popodkreślać sobie i wyjdzie. Większość przykładów. Dobrze, w związku z tym tak, z tego, co mogę wyciągnąć przed nawias? Popatrz, metoda grupowania zawiera w sobie wyciąganie przed nawias. Czyli co ja z tego mogę zabrać przed nawias, z tego pierwszego mojego podkreślonego na czerwono? Oczywiście x kwadrat. Wtedy mi zostanie x
minus 4. Dobra, teraz tutaj piszę plus, no bo widzę plus, to się nie zastanawiam. I teraz 2x minus 8. Co mogę zabrać do przodu przed nawias? Oczywiście dwójkę. Wtedy zostanie mi x minus 4. No i teraz w od x równa się. I teraz, i co dalej, bo to nie jest jeszcze skończona metoda grupowania. Popatrz, żeby metoda grupowania miała sens, to ten nawias i ten nawias, który ja tutaj zapiszę, muszą być takie same. Jeżeli nie są, to albo gdzieś się pomyliłeś, albo ten przykład nie nadaje się na metodę grupowania. Ale skoro jesteśmy na poziomie podstawowym, no to raczej, prawda, pewnie gdzieś jest jakiś błąd, jeżeli nie wychodzi tą metodą. Dobrze, na czym to co będziemy teraz dalej robić? Otóż tak się składa, że to, co jest wspólne, ja tak jakby wyciągam do przodu. Czyli zabieram to, co jest wspólne, stąd i stąd. Czyli ja zabieram, ja na przykład kolorowo będzie lepiej widać, zabieram, ale nie piszę tego w kwadracie, po prostu tak jakby zabieram do przodu. Razy, czyli wyciągam nawias przed jeszcze jeden nawias. I teraz, jak ja Ci to zabiorę, to z tego pierwszego składnika zostanie mi x kwadrat. Jeżeli ja to Ci zabiorę, to z tego drugiego składnika zostaje Ci plus 2. I teraz będą takie przykłady, niestety, które będzie się dało jeszcze bardziej rozbić. Ale ten przykład nie da się. Tu jest stopień pierwszy, tu jest stopień drugi, ale tego się nie da zwinąć, ani nic wyciągnąć przed nawias, ani zwinąć wzorem skróconego mnożenia. Więc ten wielomian w takiej postaci jest rozłożony maksymalnie na czynniki. Zobaczysz w przykładach, że jak będzie plus w takiej sytuacji, jak mamy tutaj, to się nie będzie dało nic zrobić. Ale jeżeli będzie minus, to będziemy to jeszcze właśnie rozkładać wzorem skróconego mnożenia. Także wszystko w przykładach się dowiesz i nauczysz. Ja podałam Ci tutaj cztery metody. Czasem są takie przykłady, niestety, takie najgorsze, że metody będą się ze sobą łączyły. Czyli w jednym przykładzie będziemy stosować dwie metody. No zdarza się tak. Ale to są już oczywiście takie przykłady bardziej rozbudowane. Ja chciałabym, żebyś opanował takie podstawowe zadania z wyciągania przed nawias, właśnie ze wzoru skróconego mnożenia, właśnie z postaci iloczynowej funkcji kwadratowej, bo to się zdarza, tak, na maturze i właśnie z metody grupowania. I jak to opanujesz, to można powiedzieć, że spokojnie rozkładanie na czynniku będziesz miał w małym paluszu. Zadanie numer 1. Rozłóż wielomiany na czynniki. Podpunkt A. Wielomian w od x równa się 4x do 5 minus 2x do 4 dodać 6x do 3. Podpunkt B. Wielomian w od x równa się 6x do 3 minus 12x kwadrat. Podpunkt C. Wielomian w od x równa się 3x kwadrat minus 12x. Ja może teraz zrobię tak niestandardowo, zrobię najpierw podpunkt C. Dlaczego? Otóż dlatego, że ten wielomian w od x, widzisz, jest taki krótki, ten trochę dłuższy. Więc zrobimy tak jakby od końca podpunkt. I teraz patrzymy sobie. Zadanie numer 1, masz przed sobą mieć cztery metody. Ja te zadania pięknie posegregowałam, żebyś poćwiczył sobie konkretne metody. Wiadomo, że bardzo rzadko się zdarza takie polecenie, że rozłóż wielomian na czynniki, rozłóż wyrażenie na czynniki, stosując metodę grupowania. No, bardzo rzadko. W książkach tak, ale w arkuszach maturalnych no, jest napisane to wyrażenie, damy radę przedstawić takiej i takiej postaci, prawda? W związku z tym ja Cię tutaj uczę, ale najpierw chcę z Tobą wyćwiczyć te metody. Pierwsza metoda to jest wyciąganie przed nawias. Zawsze o niej pomyśl na początek. Czyli, czy da się z tego coś wyciągnąć przed nawias? Że jest krótkie, przypuszczamy, że się da. Czyli tak, trójka się wyciągnie i x się wyciągnie, czyli 3x. Jak ja z tego zabiorę 3x, to zostaje mi 1x minus, a jak ja z tego zabiorę trójkę, to zostanie mi czwórka, bo to tak jakbym 12 podzieliła przez 3 jest 4, no i x-a zabrałam. Popatrz, który mam stopień tutaj? Pierwszy. Który mam tu stopień? Pierwszy. Czyli tego już więcej zrobić nie dam rady. Koniec. Rozłożyłam na dwa czynniki, na postać iloczynową. No to podpunkt B teraz. Też jest krótki, też wyciągamy przed nawias. No to tak, szóstka i dwunastka. Wspólnym dzielnikiem jest szóstka. X do trzeciej, x do drugiej. No to zabieram x do drugiej. I teraz jak ja zabieram z tego 6x do drugiej, zostaje mi 1x, to go napiszę, minus. Zabrałam szóstkę, czyli tak jakby 12 podzieliłam przez 6, wyszło mi 2 i x do kwadratu zabrałam do przodu, czyli nic nie mam. Znowu myślę sobie tak, mam mnożenie, mam czynniki.
rozkład na czynniki się zgadza. Tu jest stopień pierwszy, tak, tu jest stopień drugi, ale niestety już nic więcej z tym nie zrobię. Zostawiamy rozłożone na czynniki. No to teraz przechodzimy do podpunktu A. Wielomian W od X. No myślę sobie tak, tu mam x, tu mam x, tu mam x, a to wyciągnę sobie coś przed nawias. Czwórka, dwójka, szóstka. Wszystkie dzielą się przez 2, więc dwójkę wyciągam do przodu. I który z tych x-ów jest najmniejszy? X do trzeciej. Dlatego wyciągam do przodu. Jeżeli ja 4 podzielę przez 2, zostaje mi 2x i teraz uwaga, do drugiej, bo już x do trzeciej zabrałam, zostało x do drugiej. Teraz tutaj, minusa na pewno napiszę. Dwójkę zabrałam, zabrałam x do trzeciej, to został mi sam jeden x-ik. Teraz wyciągłam dwójkę przed nawias, czyli zostaje mi plus 3, x do trzeciej wyciągłam, nic więcej nie mam. I teraz myślę sobie tak, no mam oczywiście już rozkład na czynniki, ale pamiętaj, musimy rozkładać maksymalnie. Tu jest stopień trzeci, ale z tym się zrobić już nic nie da. No, bo jest krótkie, wiadomo, jak to dalej przekształcić. No najpiękniej jest przekształcone, jak może być. Natomiast tutaj jest stopień drugi. I teraz co musisz wiedzieć? Dla wielomianu, który ma postać właśnie funkcji kwadratowej, stopnia drugiego jest wielomian, sprawdź sobie zawsze deltę. Możesz to zrobić gdzieś na boku, gdzieś pod spodem, bo czasem jeszcze da się to rozbić. O czym mówiłam metoda numer 3. No to liczymy deltę. B kwadrat, czyli u mnie 1, minus 4 razy 2 razy 3. Tak się składa, że ja właśnie zadanie numer 1 tak przygotowałam, żeby ta delta, mój drogi, no wyszła Ci ujemna. 4 razy 2 jest 8, razy 3 24. Delta wychodzi minus 20, czyli jest ujemna, a dla Ciebie informacja taka, że nie da się dalej rozbić. Czyli to, co teraz zrobiliśmy, to jest maksymalnie rozłożone na czynniki. Czyli gdyby Ci wyszła funkcja kwadratowa i liczysz deltę, delta wychodzi ujemna, to nie znaczy, że źle Ci wyszło, tylko to znaczy, że tego się już dalej rozbić na czynniki nie da. Zadanie numer 2. Rozłóż wielomiany na czynniki. Podpunkt A. W od x równa się x kwadrat minus 10x plus 25. Podpunkt B. W od x równa się 9x kwadrat minus 16. Podpunkt C. W od x równa się 9x kwadrat plus 30x plus 25. Będziemy rozkładać te wielomiany na czynniki. Tutaj przygotowałam dla Ciebie wzory skróconego mnożenia, żebyś po prostu popatrzył sobie, jak jakiś wzór nie będziesz pamiętał, to sobie będziesz tutaj patrzył, jak będziemy robić. Zadanie numer 2. Rozłożyć na czynniki. Część młodzieży nie lubi tych wzorów skróconego mnożenia, więc można zrobić to inaczej, ale ja specjalnie w tym zadaniu chcę spróbować z Tobą nauczyć Cię wzoru skróconego mnożenia, co nie jest łatwe. Szczególnie nie jest łatwe działanie właśnie w tą stronę, bo wiesz, wzory działają w obie strony, w tą i w tą. I łatwiej jest w tą stronę działać, czyli mając wzór go zastosować, niż mając rozwinięty wzór go zwinąć. To jest trudniejsze działanie, ale niestety też jest nam potrzebne. Więc piszemy W od X równa się. Są osoby takie, które widzą wzór, są osoby takie, które nie widzą. Ja Cię spróbuję tutaj powiedzieć, dlaczego jest wzór. Popatrz. Po pierwsze, mamy tak, potęgi od najwyższej do najniższej. Najwyższa potęga druga, czyli może nam kojarzyć, że były wzory skróconego mnożenia na potęgi drugie. I jeszcze taka informacja, że, co jest dla Ciebie ważne, że pierwszy składnik jest ważny i ostatni. Jeżeli ten pierwszy i ostatni sugerowałby, że jest a kwadrat i b kwadrat, bo 25 to jest przecież 5 do kwadratu, to sprawdź sobie, czy jak zastosuję to minus 2ab, czyli jak ja zrobię minus 2 razy 5 i razy x, to czy dostanę minus 10x? Trzeba to sprawdzić, bo wiesz, nie każde zadanie da się zwinąć we wzór, prawda? Nie każdy wielomian da się zwinąć we wzór. Dlatego ja to Ci zapiszę x minus 5 do kwadratu. Jeżeli to zauważysz, będzie super. Zawsze możesz sobie spróbować, najwyżej przekreślisz. Czyli tak, ja rozpoznałam wzór po którym składniku? Po pierwszym, po ostatnim. Ten dłuższy wzór, bo wiesz, są dwa te dłuższe, jeden jest ten krótki. Czyli ja rozpoznaję po pierwszym, po ostatnim. Czyli tak, pierwsze x do kwadratu to znaczy, że w środku musi być x. Dalej, że 25 to musi być, to jest inaczej 5 do kwadratu, czyli musi być 5. I daję minus, no bo widzę minusa. Ten minus z tym minusem mi się pokrywa. Zawsze pamiętaj, sprawdzamy sobie 2ab ten składnik, czyli 2 razy 5.
razy x wychodzi 10x, no i oczywiście znak się musi zgadzać. To, co teraz zrobiliśmy, to jest rozłożony wielomian na czynniki. Ktoś powie tak, ale gdzie tu jest mnożenie? No potęga to też jest mnożenie. Mogę napisać x minus 5 razy x minus 5, no ale wiesz, zawsze zwinięte w potęgę drugą w kwadrat jest dużo ładniejsze. Takie przyjemniejsze dla oka, dla matematyka, nie? Dobrze, no i to jest koniec. Teraz przechodzimy do podpunktu B. Podpunkt B wygląda nam na ten krótki wzór, czyli na ten, i trzeba go tak zwinąć. Żeby tak go zwinąć, to ja muszę się zastanowić nad tym. Popatrz, 9x do kwadratu to jest inaczej 3x do kwadratu. 16 to jest inaczej 4 do kwadratu. I teraz może jak Ci tak rozpiszę, to lepiej będziesz widział, że A to jest 3x, B to jest 4. I mogę napisać to w dwóch nawiasach. 3x minus 4, a w drugim 3x plus 4. I tutaj już ewidentnie widzisz to mnożenie, prawda? Postać iloczynową, czy też rozkład na czynniki, prawda? Bo to tutaj w tym wypadku akurat to samo oznacza. Dobrze, i podpunkt C. Podpunkt C. Próbujemy podobnie, bo nie ma tak łatwo jak w pierwszym, tylko 9x kwadrat. To spróbujemy sobie to rozbić, czyli to będzie 3x, tak jakby do kwadratu, dodać. Widzimy, że to musi być ten pierwszy wzór, czyli musi być podwojone, czyli dwa razy. I teraz na pewno musi być 3x, czyli dwa razy 3 to jest 6 i 6 razy 5 jeszcze musi być, żeby wyszło 30. Dodać 5 do kwadratu. Tak Ci już mega rozpisuję to, żebyś lepiej widział. I teraz widzisz, po czym ja rozpoznaję wzór. Po tym i po tym. Po pierwszym, po ostatnim. Czyli najpierw musi być 3x w nawiasie, później musi być plus 5. Zamykam do kwadratu i zawsze sobie sprawdzam 2 razy 3 razy 5 faktycznie, czy to jest 30. Rozłożyłam superowo za pomocą wzoru skróconego mnożenia wielomian na czynniki. Jeżeli nie lubisz wzoru skróconego mnożenia, to nic straconego. Zadanie numer 3, które będziemy robić, nie będzie się dało wzorami skróconego mnożenia zrobić, być może wszystkie przykłady, prawda? Natomiast gdybyś na przykład nie wiedział, jak zwinąć wzór, to nic się strasznego nie dzieje, bo jest to w końcu przecież funkcja kwadratowa. Możesz policzyć deltę. Ale ja nie chciałam specjalnie w zadaniu numer 2 tego robić, bo w zadaniu numer 3 mam poświęcone właśnie postaci iloczynowej. Natomiast jeżeli jest to dla Ciebie za trudne, no to przejdź do zadania numer 3. Natomiast jeżeli chcesz się tego nauczyć, to sobie jeszcze raz przeanalizuj to zadanie. Zadanie numer 3. Rozłóż wielomiany na czynniki. Pierwszy wielomian, w od x równa się 2x kwadrat minus 6x plus 4. Drugi wielomian, x kwadrat plus 5x plus 6. I trzeci wielomian, x kwadrat minus 4x plus 4. Napisałam Ci tutaj znowu na dole, żebyś patrzył sobie, zerkał na to. To, co napisałam, jest to postać iloczynowa funkcji kwadratowej. I teraz, jeżeli zobaczysz wielomian, który wygląda jak funkcja kwadratowa, może być na maturze napisane tak, dana jest funkcja kwadratowa. Może być napisane dane jest wyrażenie, bo ze słowem wielomian nie spotkasz się w arkuszu maturalnym, ale wystarczy, że zamienią dane jest wyrażenie, rozłóż na czynniki. Dana jest funkcja, rozłóż na czynniki. Dana jest funkcja kwadratowa, rozłóż na czynniki. Więc warto przy tej okazji rozkładania na czynniki wielomianów przypomnieć właśnie o tym, jak rozkłada się funkcję kwadratową. No to teraz tak, na pewno widzisz, będziemy liczyć deltę. Przypomnę tutaj wzór, wcześniej o tym nie przypominałam, tylko od razu liczyłam, ale niech będzie, że będę teraz pisała b kwadrat minus 4ac, czyli minus 6 do kwadratu minus 4 razy 2 i razy 4. Czyli delta równa się, minus się kasuje, 6 do kwadratu to 36, minus 4 razy 2 jest 8, razy 4, 32. No to delta wychodzi piękna 4. To ją spierwiastkujemy i mamy pierwiastek z delty wynosi 2. Cieszymy się, że taka piękna wyszła delta, bo dzięki temu będzie się fajnie liczyło x1. Minus b minus pierwiastek z delty nad 2a i x2 minus b plus pierwiastek z delty nad 2a. Przypominam te wzory, dlatego je wezmę tutaj kolorem otoczę, bo te wzory oczywiście, gdyby Ci się zapomniało, są w tablicach. Liczymy. X1 to się równa minus b, czyli u mnie to będzie minus minus 6, czyli 6 minus pierwiastek z delty, czyli 2 nad 2 razy 2 u mnie, czyli nad 4. No to x1 równa się u góry 4, na dole 4, czyli 1.
No to x2 będzie podobnie, tylko będzie tu w środku z plusem. 6 plus 2 nad 4. Czyli x2 równa się, 6 plus 2 to jest 8, nad 4 to jest 2. I teraz muszę napisać ci tą postać wieloczynową, czyli patrzę sobie, zerkam tutaj na to. Ja może kolorem napiszę. Czyli w od x równa się a, czyli u mnie a to jest 2, otwieram nawias. X minus x1, czyli u mnie 1. I w drugim nawiasie x minus x2, czyli x minus 2. To, co napisaliśmy, to jest właśnie rozłożony wielomian na czynniki stopnia możliwie najniższego. Popatrz, stopień pierwszy, stopień pierwszy. Dobrze, teraz przechodzimy do podpunktu B. Znowu tak samo, liczymy deltę. Ja już nigdy jej przepisywała, tylko patrzymy sobie tutaj na wzór. B kwadrat, czyli u mnie 5 kwadrat minus 4 razy 1 razy 6, czyli 25 minus 24, jak to policzymy. Delta wyjdzie równa 1, oczywiście da się ją spierwiastkować, a tak się składa, że pierwiastek z jedynki to jest też 1. No więc liczę x1 tymi samymi wzorami. Czyli uwaga, minus b, czyli tu będzie teraz plus 5, czyli będziemy pisać minus 5, minus pierwiastek z delty nad 2 razy 1, czyli nad 2. Czyli tu będziemy mieć minus 5, minus 1 to jest minus 6 nad 2, czyli x1 to minus 3. No to x2 będzie, tak jak tu będziemy się wzorować, minus 5 plus 1 nad 2, czyli x2 to będzie u góry minus 4 nad 2, czyli x2 to się równa minus 2. No to teraz możemy już napisać postać wieloczynową, czyli inaczej rozłożony wielomian na czynniki. Najpierw jest a, u mnie a wynosi takie domyślne 1, ja tego nie muszę pisać. Otwieram od razu nawias i piszę x minus... minus 3, czyli napiszę od razu plus 3. I w drugim nawiasie x minus x2, czyli minus minus 2, czyli plus 2. I to znowu mamy rozłożony wielomian na czynniki. No teraz robimy podpunkt C znowu takim samym sposobem. Chociaż jakbyś się przypatrzył, to możesz skorzystać z zadania numer 2 i coś szybciej wykombinować. Ale załóżmy, że nie widzimy tego, dlatego liczymy standardowo znowu deltą, czyli b kwadrat, czyli minus 4 do kwadratu, minus 4 razy 1 razy 4. Minus się kasuje, czyli 4 do kwadratu to 16, minus 4 razy 1 razy 4, no to mamy 16, czyli delta wyjdzie równa 0. No i ja ją już teraz nie muszę wyblaskować. Dlaczego? Bo ja muszę wtedy policzyć x0. Znowu, jak nie pamiętasz wzoru na x0, to ja go napiszę, żeby było zaznaczone i zaznaczone właśnie kolorem czerwonym. I podstawiamy. X0 równa się minus b, czyli minus minus 4, czyli 4 nad 2 razy 1, czyli nad 2. Czyli x0, 4 podzielone przez 2 to jest 2. No i teraz już mogę napisać ci postać wieloczynową. W od x równa się, najpierw jest a, ale znowu widzimy, a to jest ta jedynka. To ja nie będę pisała, od razu otwieram nawias. X minus x0, czyli minus 2, zamykamy nawias do kwadratu. Koniec. Rozłożony wielomian na czynniki w najpiękniejszej formie, jakiej może być. Tutaj, jakbyś się przypatrzył, to byś zobaczył, że tu możesz zauważyć wzór skróconego mnożenia. I popatrz, na maturze oszczędzasz czas. Nie liczysz delty, nie liczysz x0, zwijasz od razu we wzór. No ale wiesz, no nie każdy to będzie umiał od razu zrobić. Dlatego ja rozpisuję też takim sposobem za pomocą delty, żebyś mógł wybrać, co dla Ciebie jest korzystniejsze. Zadanie numer 4. Rozłóż wielomiany na czynniki. Podpunkt A. W od x równa się 7x do trzeciej plus 2x kwadrat minus 21x minus 6. Podpunkt B. Minus 9x do trzeciej minus 18x kwadrat plus x plus 2. Podpunkt C. W od x równa się 8x do piątej minus 32x do trzeciej minus x kwadrat plus 4. Napisałam jedno pod drugim te przykłady, ponieważ będę tutaj dalej przekształcała. Czyli tak, pierwszy wielomian, popatrz, on ma cztery składniki, zresztą każdy z nich ma cztery składniki i od razu musicie się nasunąć. Spróbujemy metodę grupowania. Ja grupuję zawsze te najwyższe potęgi ze sobą i te niższe potęgi ze sobą. Może będę dalej przekształcała, nie będę musiała tego przepisywać za każdym razem w od x. Czyli tak, co ja z tego jestem w stanie wyłączyć przed nawias? Oczywiście tylko x kwadrat. Zostanie mi 7x dodać 2.
To teraz, co ja jestem w stanie z tego wyłączyć przed napis? Na pewno minusa, bo tu jest minus i tu jest minus. Przez co się dzieli 21 i 6? Jaki jest ich największy wspólny dzielnik? No niestety tylko 3, ale dobre i 3. Czyli jak ja 21 podzielę przez 3, mam 7, oczywiście x przepisuję. Teraz jak ja 6 podzielę przez 3, no to mam oczywiście 2 i muszę napisać plus 2, dlatego że ja tego minusa zabrałam przed nawias. Widzisz? Tego minusa zabrałam razem z trójką. A dzięki czemu ja się cieszę? Ponieważ ten nawias jest taki sam jak ten i mogę dalej robić metodą grupowania. Przypominam Ci, to zabieram do przodu, czyli piszę 7x plus 2 i od razu otwieram drugi nawias i w drugim nawiasie będę miała tak, jak to Ci zabiorę, to zostanie mi x kwadrat. Jak to Ci zabiorę, zostanie mi minus 3. I teraz myślimy sobie tak, czy to już jest aby koniec? Napiszę tutaj równa się. 7x plus 2 to jest stopień drugi, z tym już nic nie zrobię. Na to jest oczywiście w domyśle mnożenie, więc albo go piszesz, albo nie, ale masz rozumieć, że tam jest mnożenie. Teraz x kwadrat minus 3. Tak się składa, że te metody można ze sobą mieszać. I tutaj musisz zauważyć, że możesz to zrobić wzorem skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat. Czyli tym wzorem w jednym nawiasie jest x minus i tu młodzież ma problem. Jaka liczba do kwadratu da 3? No nie całkowita, po prostu pierwiastek z trzech. Ale wtedy w drugim nawiasie musi być x plus pierwiastek z trzech. I to, co ja teraz Ci zrobiłam, rozłożyłam mój wielomian na czynniki stopnia możliwie najniższego. Pierwszy stopień. Lepiej się nie da. No to postępujemy analogicznie w kolejnym przykładzie. Znowu sobie pogrupujmy. To razem i to razem. Znowu, co z tego mogę wyciągnąć przed nawias? Na pewno minusa, bo tu jest minus i tu. I dziewiątkę na pewno. I jeszcze x do drugiej. Jak zabiorę Ci minus 9x do trzeciej, zabiorę Ci minus 9x do drugiej, zostaje samo x. Teraz, jak z minus 18 zabiorę Ci minus 9, czyli tak jakby podzielę przez minus 9, zostaje mi plus 2, a x kwadrat zabrałam. Teraz dodać, i teraz uwaga, nie dam rady nic wyciągnąć przed nawias z x plus 2, ale jak nie dasz rady nic, to zawsze sobie napisz, że jedynka. Wiesz, jedynka nam nie zmienia wartości tego wyrażenia, a zawsze jak wyciągnięta będzie przed nawias, to dalej metodę możemy kontynuować. Ten wspólny nawias, bo wyszedł, zabieram do przodu, czyli piszę x plus 2, a w drugim nawiasie, to zabrałam, piszę minus 9x kwadrat, to zabrałam plus 1. No to równa się. Pierwszy nawias przepisuję, a teraz uwaga, drugi. Drugi mi się nie podoba, że najpierw jest minus, więc zmienię kolejność, dlatego że dodawanie to jest przemienne. Najpierw napiszę 1, a później minus 9x kwadrat. I teraz znowu widzisz, tu był minus, czyli się dało dalej rozłożyć. Tutaj też jest minus, czyli dalej da się rozłożyć, bo jest ten wzór skróconego mnożenia z minusem. Więc ja przepisuję x plus 2 i teraz w jednym nawiasie będę miała 1 minus 3x, a w drugim nawiasie 1 plus 3x. Skąd ja wyczasnęłam, że ma być 3? No bo łatwa jest taka liczba, że łatwo jest to wyobrazić sobie, że 3 do kwadratu to jest 9. I teraz dlaczego x? No bo x do kwadratu to wychodzi właśnie to, co tutaj x kwadrat. Dlatego to jest znowu rozłożone maksymalnie na czynniki. No to ostatni przykład, znowu pogrupujemy to ze sobą i teraz, co dam rady tu wyciągnąć przed nawias? Na pewno 8 i na pewno x do trzeciej. Jak ja stąd zabiorę 8x do trzeciej, zostanie mi x do drugiej. Jak ja stąd zabiorę 8, czyli tak jakby podzielę przez 8, nie, w taki sposób to masz rozumieć, zostaje mi minus 4, a x do trzeciej już zabrałam. Teraz. Tutaj nie podoba mi się to, że tu jest od minusa. No to sobie wyciągnę minus jedynkę. Jak ja wyciągnę minus jedyneczkę tutaj, to zostaje mi w nawiasie x do kwadratu minus 4. Minus jedynka i w nawiasie x kwadrat minus 4. To się równa. I teraz uwaga. Znowu mamy wspólny te nawiasy. Więc wyciągam do przodu. I będę miała x kwadrat minus 4, a w drugim nawiasie będę miała 8x do trzeciej minus 1.
I teraz tak, w tym pierwszym nawiasie znowu widzimy, że jest coś pod wzór skróconego mnożenia. Czyli x kwadrat minus 4, nie? To się da zrobić znowu tym wzorem, czyli w jednym nawiasie będzie x minus 2, a w drugim nawiasie będzie x plus 2. Natomiast 8x do trzeciej minus 1 przepisujemy. I mój drogi, specjalnie taki przykład wybrałam, to już jest rozłożone na czynniki, ale ktoś mnie się może dalej zapytać tak, czy to jest maksymalnie, na poziom podstawowy maksymalnie. Natomiast jak już taki przykład zrobiłam, to zrobię taką małą dygresję tutaj, napiszę z gwiazdeczką, czyli jeżeli jesteś na poziomie rozszerzonym i chciałbyś to dalej rozbić, to tylko mówię dla tych osób, które chciałyby ciutkę więcej się nauczyć. Czyli pierwsze przepisujemy, drugie też, a tu musisz zauważyć, że był taki wzór skróconego mnożenia na potęgi trzeciej. Ja go nie będę tu przypominała, dlatego że on jest nie tematem poziomu podstawowego, ale podam, żeby nie było tak, że tego się dalej nie da i że ktoś mi powie, że po prostu ja to jeszcze umiem dalej. Oczywiście ja też różne rzeczy umiem, ja nie wszystkie te, co umiem, przedstawiam w tym akurat tutaj zakresie, ale no dopowiem z gwiazdeczką tylko ewentualnie dla tych z poziomu rozszerzonego. Był taki wzór, pisało się 2x minus 1, a w drugim nawiasie było pierwsze do kwadratu, czyli 4x kwadrat, dodać pierwsze razy drugie, czyli 2x i dodać drugie do kwadratu, czyli 1. To jest jeszcze lepiej rozłożone na czynniki. Stopień pierwszy, stopień pierwszy, stopień pierwszy, stopień drugi. A tu mamy stopień pierwszy, stopień pierwszy, stopień trzeci. Na poziomie podstawowym tylko tyle, bo tego rozkładania, to co ja teraz zrobiłam, uczeń na poziomie podstawowym nie musi umieć. Więc w zasadzie ja tego nawet tej gwiazdeczki nie musiałabym teraz z Tobą zrobić, ale zrobiłam jako na koniec, że ostatni przykład, to taką dygresję tutaj można powiedzieć, potraktować sobie jako taką pewną dygresję przeprowadziłam. To, co podsumowując, nauczyliśmy się na tym spotkaniu, to jest rozkładać wielomiany na czynniki. Może doprecyzuję już w tym momencie. Pojęcie wielomiany nie spotkasz na maturze, bo wielomiany tak naprawdę są przełożone do zakresu rozszerzonego. Aczkolwiek możesz spotkać się z pojęciem wyrażenia algebraicznego i może być napisane rozłóż to wyrażenie na czynniki i wtedy będziesz to już musiał umieć zrobić. Dlatego ja tych metod Cię uczę. Pokazałam Ci cztery metody. Jeżeli wszystkie cztery się nauczysz, będzie super. Jeżeli choć część zapamiętasz, też będzie fajnie. Teraz z takimi wiadomościami możemy przejść już do kolejnego naszego wspólnego tematu. Zapraszam Cię na kolejne lekcje ze mną, jeżeli oczywiście Ci się to podoba.